Najświętsze serce Pana Jezusa, nadzieja i zbawienie dla zniszczonego grzechami świata. Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie, gdy w naszych Kościołach każdego dnia odprawiane jest nabożeństwo czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, zastanówmy się, dlaczego w naszych czasach tak ważne jest zawierzenie sercu Bożemu. Dlaczego teraz Boże Miłosierdzie tak pragnie kultu serca zbawiciela? Najświętsze serce pana Jezusa zaczęło bici promieniować miłością ludzką i boską w chwili, gdy Maryja dziewica powiedziała do archanioła Gabriela: Niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy też niepokalane serce Maryi stało się żywą świątynią, w której nieustannie składana jest cześć Boskiemu Sercu. Maryja jest świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Przynajświętszej, gdzie Bóg przebywa we wspaniałości i chwale większej niż w jakimkolwiek innym przybytku świata, nie wyłączając stolicy Jego wyniesionej ponad Herubinów i Serafinów, pisze święty Ludwik Grignon de Montfort o Maryi. Dlatego też ona jako jedyna w pełni poznała tajemnicę miłości Najświętszego Serca Jezusa i w doskonały sposób była z nim zjednoczona we wszystkich jego poruszeniach, w myślach, uczuciach i boleściach. Nazywamy ją Królową Serca Jezusowego, ponieważ ona stała się szafarką zasług i bogactw serca swego Syna. Święty Jan Eudes do tego stopnia podkreślał związek, który łączy kult Przenajświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, że mówił Przenajświętsze Serce Jezusa i Maryi. Trzeba zwrócić uwagę, że mamy tu liczbę pojedynczą, to jakby jedno serce, co wypukla ten głęboki związek, jaki istnieje między tymi kultami. Dwa nierozłączne serca, tak zjednoczone, że nie można rozważać ich z osobna. Nie kocha naprawdę przynajświętszego Serca Jezusa ten, kto nie kocha niepokalanego Serca Maryi. Dlatego właśnie na rewersie powszechnie znanego cudownego medalika zostały wyryte dwa serca: Jezusa i Maryi, pierwsze opasane koroną cierniową, a drugie przeszyte szpadą. We wspaniałej historii Kościoła nie zabrakło świętych, którzy za Maryją odznaczyli się szczególnym nabożeństwem do Boskiego Serca. W złotych wiekach chrześcijaństwa należeli do nich święty Bernard Clervo, święty Piotr Damiani, święty Anselm, święty Franciszek z Asyżu, święta Ludgarda, święty Antoni z Padwy, święty Bonawentura, święta Katarzyna ze Sieny, błogosławiony Henryk Suzo, święta Mechtylda i błogosławiona Aniela z Foligno. Jednak ze względu na szczególne posłannictwo, jakie zostało dane przez Pana Jezusa w XVII wieku francuskiej zakonnicy, to właśnie święta Małgorzata Maria Alacock należy do najbardziej znanych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez nią po raz pierwszy Pan Jezus zapragnął ukazać światu swoje serce, zwracając się do niej w klasztorze nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paralemonial żądając publicznej czci i obiecując szczególne łaski. Zbawca pozwolił mi pojąć, że jedynie gorące pragnienie, by być miłowanym przez ludzi i aby duszę ratować z dróg zatracenia, na które całe ich grzesze pociąga szatan, skłania go do objawienia im swego serca, wraz ze wszystkimi skarbami jego Bożej miłości, łask i miłosierdzia, uświęcenia i zbawienia, które się w nim znajdują, napisała święta Małgorzata i dalej stwierdziła. To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach. Będzie jakby odkupieniem miłosnym, oswobodzeniem ich z mocy księcia ciemności. 27 grudnia 1673 roku, w trakcie pierwszego objawienia, jakie miała święta Małgorzata, Pan Jezus powiedział jej, Moje boskie serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za Twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla uzdrowienia swych dusz z przepaści zguby. Podczas trzeciego objawienia Pan Jezus ukazał Świętej Małgorzacie, jak wielka jest jego miłość do ludzi i jak bardzo jest ona przez ludzi wzgardzona. Żądał też wynagrodzenia. Jeśli by mnie w zamian choć trochę ukochano, to za nic bym sobie uważał wszystko, co wycierpiałem dla ludzi i pragnąłbym, o ile byłoby to możliwe, uczynić dla nich jeszcze więcej lecz oni na wszystkie moje wysiłki czynienia im dobrze odpowiadają oziębłością i wzgardą. 16 czerwca 1675 roku, kiedy Małgorzata modliła się przed Najświętszym Sakramentem, ukazał jej się Pan Jezus i powiedział – Spójrz, oto serce, które tak bardzo ludzi ukochało – i które niczego nie szczędziło, by się za nich poświęcić i wyczerpać się w objawach miłości, a jako nagrodę odbieram od większości ludzi tylko ziębłość, brak czci, pogardę i świętokradztwo w tym sakramencie miłości, ale największy ból sprawia mi to, że serca szczególnie mi poświęcone w ten sposób ze mną postępują. Dlatego żądam, by pierwszy piątek miesiąca po Oktawie Bożego Ciała był szczególną uroczystością ku czci serca mego, by w tym dniu zbliżano się do stołu pańskiego, by mi cześć składano celem wynagrodzenia tych wszystkich zniewak, które serce me spotykają, gdy na ołtarzach przebywam. A ja Ci powiadam, że serce moje w obfitej mierze da odczuć swą miłość tym, którzy je czcią otoczą – i którzy o to starać się będą, by inni cześć mu oddawali. Pan Jezus podał kilka sposobów wynagradzania jego najświętszemu sercu. Częste przyjmowanie komunii świętej w intencji wynagrodzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, ustanowienie święta ku czci serca Jezusowego. Godzina święta, czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi w jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników. Oddawanie czci obrazowi serca Jezusowego. Nie możemy pozostawać niewdzięczni i obojętni wobec tego najwyższego przejawu dobroci i miłości. Musimy koniecznie zadośćuczynić Przenajświętszemu Sercu, odpowiedzieć na Jego apel i rozpowszechnić Jego kult. Nasz akt wynagradzający pozyska na miłosierdzie Boże i rozliczne łaski niezbędne do zbawienia ludzkości, tak dalekiej od Bożych przykazań zarówno kościół jak i społeczeństwo nie mają innej nadziei jak tylko tę pokładaną w Przenajświętszym Sercu Jezusa to ono uleczy całe zło módlcie się i rozpowszechniajcie wszędzie kult Przenajświętszego Serca ono będzie zbawieniem dla świata powiedział papież błogosławiony Pius IX do ojca Julia Chevaliera, założyciela zgromadzenia misjonarzy Serca Jezusa wskazując że w tym kulcie pokłada on całą swoją nadzieję Fragment artykułu Najświętsze Serce Pana Jezusa, nadzieja i zbawienie dla zniszczonego grzechami świata, opublikowanego w dziesiątym numerze Przymierza z Maryją z 2003 roku, czytał Adam Kowalik.